Kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa opanował już cały świat. Poszczególne kraje szukają rozwiązań, jak ratować swoje gospodarki. Trwają także intensywne prace nad szczepionką na COVID-19. Ponad 2,5 miliona zakażonych i prawie 180 tysięcy zmarłych, z czego najwięcej w USA, bo ponad 45 tysięcy. Tak wygląda tragiczny bilans pandemii koronawirusa na świecie. Pandemia to poważny cios dla światowej gospodarki. Stany Zjednoczone, aby ratować swoją, przygotowały kolejny pakiet finansowy. Będzie on skierowany do pracodawców i pracowników. Moja administracja bardzo silnie współpracowała z Kongresem, aby wynegocjować ten kluczowy pakiet finansowy o wartości 482 miliardów dolarów. By ochronić miejsca pracy, prezydent Donald Trump ogłosił czasowe wstrzymanie imigracji do USA. Wydawanie zielonych kart zostało zawieszone na 60 dni. Wstrzymując imigrację, pomożemy postawić bezrobotnych Amerykanów na pierwszym miejscu w kolejce po nowe miejsca pracy w Ameryce. Niektóre amerykańskie stany rozpoczęły już proces otwierania swoich gospodarek. O luzowaniu ograniczeń, m.in. w związku z rosnącym bezrobociem, zaczyna mówić się także w Europie. Tu bilans zachorowań i zgonów jest równie wysoki. W całej Europie liczba zakażeń przekroczyła już 1 milion osób, a liczba zgonów ponad 107 tysięcy. Naukowcy na całym świecie intensywnie pracują teraz nad lekiem na koronawirusa. Pierwsze sukcesy na tym polu odnieśli Brazylijczycy. Naukowcy z tego kraju opracowali lek o 94% skuteczności w zwalczaniu COVID-19. W tym jednym z największych państw świata choruje ponad 43 tysiące osób, a bilans zgonów zbliża się do 3 tysięcy. Ludzie chowani są w masowych grobach. Z kolei jeszcze w kwietniu co najmniej 4 szczepionki przeciwko COVID-19 będą testowane na ludziach. Od jutra badania kliniczne rozpoczynają brytyjscy specjaliści, a pod koniec miesiąca ruszą prace w Australii. Intensywnie nad lekiem pracują już chińskie i amerykańskie laboratoria. Swój wkład w międzynarodowe badania mają także Polacy.